Proszę Państwa, teraz do Krakowa. Tak, tak, tak. No. Byłam na czwartym, teraz na trzecim. No i z trzeciego odjeżdża do Krakowa, proszę Państwa. Pozdrawiam. No, także już. No oni tutaj w Warszawie też chcieli Kraków podrabiać, bo w Warszawie nie ma kultury. Także proszę Państwa, do Krakowa. Byłam tam wielokrotnie, kiedyś dawno tam nie jeżdżę, bo wiecie Państwo, a gdyby co, to bym wolała do Anglo-Ameryki Białystok pojechać. Z tym, że teraz do Anglo-Ameryki Białystok pojechanie jestem, proszę Państwa, utrudnione ze względu na to, że nie ma torów po prostu. Także zapraszamy Państwa serdecznie. Tutaj można tą Pendolino zobaczyć, piękny pociąg skrytykowany w radiu Waszym, Maryja. Musicie troszeczkę mieć takiego szacunku dla swojego papieża, dla swojego radia Maryja, a nie jako te obce sobie dziady katolickie, żeby brechać, żeby pokasływać. Ja nawet mówiłam do tego Mareczka, ja mówię, słuchaj, zostaw tą Ewkę, to jest obca baba dla Ciebie, czy tego Dawidka, obcy człowiek, czy to jest Twój syn? No, bo córka to chyba nie. Chociaż jemu to się tak już pokręciło, temu Mareczkowi, że wiecie Państwo, no. Ja mówię, to nie są Twoje dzieci, to nie jest Twoja żona. Daruj sobie. Ale wiecie Państwo, jak on jest chciwy, no to jeśli ona jakieś tam przywiezie, proszę Państwa, smakołyki z lotniska, no bo tam ludzie zostawiają, bo ona jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo chytra i po prostu nazbiera tych smakołyków, tego zostawiają, tego jest pełno w paczkach, no i po prostu on się cieszy, już świata nie widzi, jak się w domu zamknie, no i z tą Ewką i z tym Dawidkiem. Ja powiedziałam, odrzuciłam słuchawkę telefonu, nie będę nawet rozmawiać z wariatem. No to jak on ma zespół całkiem, no to o czym to rozmawiać? Byłyśmy w Bielsko-Białej swego czasu. Bardzo pięknie, bo tam są góry, zapraszamy. Także proszę Państwa, pijacy podchodzą, po łbie się drapią po swoich wszach i jeszcze się na Mińsk Mazowiecki pyta, jak tu jechać przez Otwock. No to jak on nie jechał nigdy, to po co taka pijaczyna będzie tam jechała? Także wiecie Państwo, głupie pytanie i jakie pytanie głupie, taka i głupia jest odpowiedź. No bo tu nie jest głoszenie Słowa Bożego, tu są obcy ludzie, udają nie wiadomo kogo. Także proszę Państwa, w tych naszych czterominutówkach pozdrawiamy Państwa serdecznie. Tutaj WKD. No, także proszę Państwa, nie da Ci ojciec, nie da Ci matka. Rzeczywiście nawet w Radiu Tok FM była taka bardzo ciekawa audycja, jak to, proszę Państwa, miasto Żercy się tak nazywają. To mogą być cyganki, proszę Państwa, w Warszawie, katolickie pijaczki. Mogą być, proszę Państwa, takie osoby, które zbierają ze śmietników, z różnych tam, gdzie coś ktoś zostawia, dostarcza, potem odświeżają, przygotowują bankiety, robią. Także proszę słuchać też audycję Miasto Żercy w naszym radiu Tok FM Euro Conchita Extra. Także tutaj, gdzie są taleje jerozolimskie, nie jest tam dla Ameryka Białystok. Także tutaj, proszę Państwa, no nie ma tych baciuszek, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, a z Białego Stoku, z Anglo-Ameryki Białystok, to przyjeżdżają tylko, żeby tu pogłosić. No i być może dzisiaj tam stoją pomiędzy Warszawa Centralna, Złote Tarasy, obok gitary. Także zapraszamy, żeby troszeczkę na temat Pana Boga Jehowy porozmawiać. Jakie są jego plany, jakie są zamierzenia w Piśmie Świętym, bo Polska katolicka a nic nie wie.